Witam na makiecie Hazard Model USA Train. Chciałbym dzisiaj zaprezentować prezent świąteczny. Prezent na Wigilię, na Boże Narodzenie dla wszystkich widzów kanału, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pozdrawiam wszystkich w Polsce, jak i oglądających mnie na całym świecie, na przykład w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii czy we Francji, tym jak najbardziej. Oczywiście chodzi mi też o Stany Zjednoczone, ponieważ tutaj jest prezentowana kolej amerykańska. Pozdrawiam USA i wszystkich widzów mojego kanału. Jak już widzicie w kadrze, stoi parowóz 464 Hudson, który na sprzęgu ma 8 wagonów Harrimanów oraz Pullmany. No i pewnie już się domyślacie, co to jest za prezent, skoro Wigilia, Boże Narodzenie, więc przydałoby się puścić Polar Express. Jak wiecie, nie wiecie, był taki film animowany z 2004 roku, gdzie chłopiec sobie weszedł do pociągu, który jechał przez jakąś tam miejscowość w Stanach Zjednoczonych i magicznie przeniósł się na biegun północny, na pole podbiegunowe, gdzie jest Święty Mikołaj, gdzie ten pociąg dotarł do stacji docelowej. Każdy z nas ten film oglądał. Ja dziś zaprezentuję Polar Express na makiecie. Jest to prezent dla widzów, dla wszystkich, dla siebie też. Jest to prezent bożonarodzeniowy, wigilijno-bożonarodzeniowy, ponieważ mając makiety i zbierając koleje amerykańskie, świetnie ten parowóz się wpisuje i te wagony, żeby pokazać ekspres polarny na mojej makiecie, na moim kanale. Prezent dla widzów. Zanim to określimy, chciałbym pokazać tutaj kadr. I chciałbym pokazać, że taki Polar Express jeździ w rzeczywistości. Jest prowadzony przez lokomotywę 284 przedsiębiorstwa kolejowego Pierre Marquardt, numer boczny lokomotywy 1225. On w okresie świątecznym jeździ na wschodnim wybrzeżu między Filadelfią, Nowym Jorkiem, Buffalo, a Ohio do Chicago. Ma regularne kursy i takim pociągiem można się przejechać w Stanach Zjednoczonych, tak zwanym Polarnym Ekspresem. A tak na marginesie, ta lokomotywa grała właśnie w tym filmie na podstawie rzeczywistej lokomotywy, kręcenia filmu. Przeniesiono później animację tego parowozu do filmu animowanego Polar Express z 2004 roku. Tutaj chciałbym jeszcze pokazać taką jedną rzecz. Proszę bardzo, bardzo piękna, potężna lokomotywa. Układ osi 284. Firma Bachmann produkuje. Niestety jeszcze tej lokomotywy nie mam, ale kiedyś będę miał. Jak wiemy, święta Bożego Narodzenia kojarzą się z prezentami. Dla niektórych prezentem jest do otrzymania na przykład kolejka elektryczna. Jeśli chodzi o kolejki elektryczne, no te były różne. Są na baterie plastikowe, są modelarskie, są różne firmy: Lion, Bachmann, Adheran, Pico, Model Power, Mantua Classic i inne firmy amerykańskie czy nasze europejskie, które produkują kolejki modelarskie dla modelarzy, pasjonatów kolei oraz dla dzieci, które są uproszczone, tak jakby na przykład tak jak firma Lion produkuje to Polarny Express. Tutaj pokażę w małym urywku top świątecznych kolejek.
Każdy z nas chciałby kiedyś takie coś dostać pod choinkę, nawet jak jesteście człowiekiem dorosłym, macie 30 lat i więcej. Bo modularstwo kolejowe i kolejki nie są też dla dzieci, są też dla ludzi dorosłych. Każdy z nas marzy o takiej kolejce, choćby nawet miałby po 30, po 40 lat. Każdy chciałby się takim czymś się pobawić, ponieważ faceci zawsze są z dziećmi, tylko zmieniają zabawki. Aczkolwiek modelarstwo kolejowe jest dla ludzi dorosłych, zawsze to powtarzam. Starczy tutaj tych zabawek kolejowych. Teraz tutaj chciałbym jeszcze pokazać Polar Express jeżdżący na regularnych trasach w Stanach Zjednoczonych. Okej.
i Polarny Ekspres dojechał do stacji docelowej na biegu północny, wieczór wigilijny. Życzę wszystkim pod choinką znalezienia takiego prezentu. Tyle wagonów, lokomotywę parową. I życzę wesołych świąt. Merry Christmas. Merry Christmas. Pozdrawiam. H0 Model USA Train.